Dziękuję bardzo, pani poseł. No proszę państwa, drodzy mieszkańcy Żar, dzisiaj mamy taki dzień dobrych wiadomości. I faktycznie pani poseł Bożena Lukiewicz jest znakomitym ambasadorem miasta Żar, ale trzeba też powiedzieć, że olbrzymi wysiłek obecnego burmistrza, który no, nie daje nam spokojnie pracować w Zielonej Górze, bardzo mocno walczy o te zadania, o inwestycje, te, które były zaniedbane w każdym mieście, w każdej społeczności lokalnej. Są problemy, są istotne problemy, które samodzielnie bardzo często nie można rozwiązać, ale razem można zrobić więcej. I my właśnie tworzymy taki zespół, wspieramy się wzajemnie i dzięki temu udało nam się jeszcze w tym roku wygospodarować środki finansowe na udrożnienie rzeki Żarki i Czerwonej Wody, tak? To są rzeki, które są zaniedbane. Trzeba wykonać masę prac w zakresie melioracji polegających na odczarczaniu, koszeniu skarg, usuwaniu i oczyszczaniu tych kanałów i co z pewnością wpłynie na to bezpieczeństwo i zagrożenie powodziowe będzie w ten sposób usunięte. Jest ze mną pan dyrektor Zarządu Melioracji Gospodarki Wodnej. Oczywiście takie zabiegi nie rozwiążą problemów takich w perspektywie dłuższej. Potrzebna jest konkretna inwestycja w tym zakresie. My w budżecie tylko tego roku dziennikarzom taki materiał moja rzeczniczka przekaże. Zaplanowaliśmy bardzo dużo zadań inwestycyjnych. To jest kwota jakichś 200 milionów złotych. Możemy sobie na to teraz pozwolić dzięki interwencji finansowej Unii Europejskiej w ramach Polskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Są duże inwestycje, również na północy, szczególnie w tej chwili Gorzów. Tam była sprawa kanału Siedlickiego, a tu jest sprawa właśnie rzeki Żarki. Dlatego nie tylko te 90 tysięcy na udrożnienie tych rzek będzie na bieżąco teraz już przekazane, natomiast sprawa inwestycji, która według koncepcji wstępnie opracowanej średnio może zamknąć się kwotą 30 milionów złotych, będzie umieszczona w programie, w wieloletnim programie, który w tej chwili spina pan dyrektor. Do 30 września Zarząd Województwa wyznaczył taki termin dla naszej jednostki. Program na 10 lat, inwestycje, które są pierwszej potrzeby, a tam do nich należy, będą w tym programie umieszczone. Projekt będzie wykonany już w najbliższym czasie z budżetu przyszłorocznego i dzięki pani prezes 50% środków zagwarantuje nam w planie finansowym na przyszły rok. Co do drugich 50%, myślę, że z panem burmistrzem się dogadamy. Będziemy starać się w naszych budżetach zaplanować te środki, bo jak nie ma projektu, nie ma dokumentacji, nie może być mowy o inwestycji. Tego typu zadania stanowią też priorytety w przygotowywanej właśnie strategii rozwoju Polski Zachodniej. Bo liczymy na to, że w nowej perspektywie będziemy mogli przede wszystkim rozwiązać problemy w zakresie bezpieczeństwa, zagwarantowania bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla mieszkańców. To są duże inwestycje, kosztowne i nie ma żadnej wątpliwości, że bardzo ważne dla mieszkańców. Naszym głównym celem, zadaniem jest poprawa warunków życia mieszkańców naszego regionu. Może pan dyrektor będzie chciał jeszcze uzupełnić? Szanowni państwo, pani poseł, pani burmistrzu, pani marszałek, to prawda, w tym roku ja dziękuję tutaj za zaangażowanie i pani poseł, i pani marszałek, i pana burmistrza. Jestem dyrektorem od niedawna i takich spraw zaległych w naszym województwie jest dość dużo. Natomiast tutaj dzięki temu, że pan burmistrz wtedy zauważył ten problem, który gdzieś tam może był zapomniany przez poprzednie władze. Spotkaliśmy się już wielokrotnie, ustaliliśmy pewien harmonogram prac. Mamy tutaj też taką deklarację, że pan burmistrz też wspomoże finansowo Lubuski Zarząd Melioracji i wspólnie uda nam się w tym roku dokonać takiej bieżącej konserwacji. Natomiast planujemy tą dużą inwestycję, która może kosztować nawet ponad 30 milionów. Chcielibyśmy zacząć od najbardziej newralgicznego punktu, czyli ten odcinek ujściowy od miejsca, gdzie rzeka Żarka wpada do rzeki
spływ wód opadowych z terenu miasta. To jest tak, że w najbliższych 2 latach planujemy wykonać dokumentację techniczną. My posiadamy koncepcję z 2007 roku, która przewiduje warianty rozwiązania tej inwestycji. Ten pierwszy etap, tedy około 2,5 km rzeki, szacujemy na podstawie tej koncepcji, że to będzie około 18 milionów. Sama dokumentacja może kosztować blisko 2 miliony. Na przyszły rok chcemy zaplanować wydatkowanie około 900 tysięcy na przygotowanie tej dokumentacji. Tutaj trzeba podkreślić, że trzeba pamiętać o tym, że równolegle do tego, o czym burmistrz się niestety boleśnie przekonał, że ktoś o tym nie pomyślał, że miasto się rozbudowuje, ale niestety rzeka nie rośnie razem z tym, jak miasto jest coraz bardziej zurbanizowane, coraz więcej jest terenów utwardzonych i ten spływ dwóch opadowych jest coraz większy. I tutaj będziemy musieli też rozwiązać to pod tym kątem. Z jednej strony rzeka, która odbiera te wody opadowe, z drugiej strony system kanalizacji deszczowej, który też musi być odpowiednio zaprojektowany. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O wszystkich etapach będziecie Państwo informowani. Także o etapie budowy stacji, stałej stacji monitoringu jakości powietrza oraz będziecie Państwo na bieżąco przez nas informowani poprzez konferencje prasowe o tym, co robimy, jeżeli chodzi o zabezpieczenie miasta Żar przed zalewaniem podczas ulewnych deszczy. Czwartą sprawą, bardzo ważną dla Żar, ale nie tylko tutaj tego południowego regionu, jest połączenie kolejowe, tak zwana Berlinka, czyli Wrocław-Berlin. I mamy dla Państwa też dobrą informację. Otóż na moje zaproszenie w piątek będzie gościł w Urzędzie Marszałkowskim wiceminister infrastruktury, pan Andrzej Masel. I na tym spotkaniu będziemy rozmawiać właśnie o tym, ażeby Berlinkę, odtworzenie czy rekonstrukcję tej linii zapisano w programie krajowym, rządowym, ponieważ jest program unijny, z którego można korzystać na odtworzenie właśnie starych linii kolejowych. I na tą inwestycję mam nadzieję, że właśnie będziemy mieli te pieniążki z Unii Europejskiej. Musimy tylko do końca jeszcze przekonać ministra, ponieważ już jeżeli chodzi o pieniądze z tego programu, mamy na Odrzankę. Czyli można, to jest trasa z Wrocławia do Szczecina, to jest tak zwana Odrzanka, ale my tutaj myślimy o południu naszego regionu, o trasie Berlince. Wiemy, że mnóstwo mieszkańców Żary, Żagania, mnóstwo młodych ludzi dojeżdża do Wrocławia na studia, poruszają się cały czas na tej trasie. To jest po prostu mieszkańcom potrzebne. Jeżeli jest taka możliwość, to walczymy i wierzę w to, że wywalczymy, a to się dopiero po czasie okaże. I tutaj chciałabym też oddać w tej sprawie, żeby zabrała głos pani marszałek Elżbieta Polak, która poinformuje też o swoich działaniach i o swoich przemyśleniach na ten temat. Bardzo proszę. Dziękuję. No tak, pani poseł, możemy po raz kolejny potwierdzić, że nic się nie robi samo. Potrzeba jest działań wielu osób, żeby marzenia się spełniały, bo to było takie odległe, nieprawdopodobne. Ale ja mam takie życiowe motto. Żeby zwyciężać, trzeba wierzyć, że można. I tak się stało w sprawie Obrzanki. Nikt nie wierzył. Temat był bardzo odległy, ludzkie, jakoś nie mogło się przebić. Stał fundamentalną sprawą dla rozwoju naszego regionu. Udało się. Pani poseł wydeptała ścieżki. Pan minister do nas przyjedzie. Jesteśmy zapisani z tą inwestycją w programach strategicznych dla krajów rządowych. I ja jestem przekonana, że podobnie z Berlinką. Tutaj samorządy bardzo mocno naciskają. Nie możemy wpisać tej inwestycji na listę projektów kluczowych o znaczeniu regionalnym, ponieważ już nie mamy kasy. 90% programu jest zakontraktowana, środki są u beneficjentów, inwestycje są w trakcie realizacji.
To są zaniedbania. Poprzednich lat przebiły się inne inwestycje kolejowe w tym zakresie, na północy bardziej, na południu niestety. To trzeba przyznać. Natomiast jest realna szansa, żeby zrealizować to zadanie w ramach inwestycji centralnych, przygotować projekt modernizacji. W nowym okresie programowania również będzie można aplikować bezpośrednio w Brukseli w ramach funduszu strukturalnego. Specjalne inwestycje o dużym znaczeniu. Poprawa infrastruktury transportowej, zwłaszcza komunikacji kolejowej, jest również naszym priorytetem strategii Polski Zachodniej, ponieważ nie tylko w granicach administracyjnych Lubuskiego ta linia przebiega, również Dolnośląskiego. Niestety władze tego regionu nie poparły naszych starań z poprzedniej kadencji, a teraz jest, widzę, dobry klimat, mamy świetną współpracę z marszałkiem Dolnego Śląska i jest to realne. Oczywiście, jeżeli parlamentarzyści będą nas wspierać, ja mam taką nadzieję, że to też jest zadanie strategiczne, priorytetowe dla pani poseł. Oczywiście pani marszałek jest, tym bardziej, że jestem członkiem i mam zamiar być dalej członkiem Komisji Infrastruktury. Dlatego też łatwiej mi jest pilnować naszych lubuskich spraw, jeżeli chodzi o infrastrukturę, drogi, koleje i inne tego typu sprawy. Tutaj jeszcze głos oddałabym panu burmistrzowi, który zakończy nasze wywody. Szanowni Państwo, to, co o czym dzisiaj tutaj mówimy, to są najważniejsze sprawy dla miasta, dla Żaru. Praktycznie nie było sesji Rady Miasta, żeby nie było mowy o ochronie powietrza. Dlatego stacja monitoringu pozwoli na bieżąco analizować stan powietrza i myślę, że to w jakiś sposób po pierwsze uspokoi mieszkańców, a drugie pozwoli dalej pracować nad tym tematem. Aglomeracja jest to temat, który, kanalizacja jest to temat z dwóch, jest to temat, który z dwóch względów jest bardzo ważny. Z jednej to, co tutaj mówiła pani marszałek i pani prezes Makarska, to 2015 roku my to musimy zrobić. W innym wypadku byśmy musieli to zrobić bez dofinansowania, musieli to zrobić z własnych środków, co praktycznie dla miasta oznaczałoby koniec wszelkich innych prac, bo no, budżet jest taki, jaki jest. Myślę, że też ta aglomeracja, szkoda, że nie została zrobiona wcześniej, ale jest pod tym względem też dobrze, że w latach 2012-2013, kiedy innych środków nie będzie, w Żarach będą miały firmy do przerobienia ponad 90 milionów złotych. To też jest istotne. Dwa miesiące temu bardzo gorąco było na tej sali, kiedy rozmawialiśmy tutaj, spotykaliśmy się też z panią poseł, z ludźmi, których dotknęły podtopienia. Naprawdę ten temat też jest niezwykle istotny i ważny dla tych ludzi. Szkoda tylko, że koncepcja, która była opracowana, koncepcja, muszę przyznać, bardzo dobra i myślę, że załatwiająca temat. No, 4 lata leżała na półce. Stacja PKP i linia Berlinka, linia Wrocław-Berlin jest warta przede wszystkim ze względu na rozwój tej części województwa. Ja nie wyobrażam sobie rozwoju gospodarczego miasta i tutaj regionu Żaga bez drogi kolejowej. Dzisiaj, jeśli chodzi szczególnie o transport towarowy, tą drogą najwięcej jedzie towarów przez całe województwo i myślę, że bez tej drogi południe województwa nie będzie się rozwijało. W tym miejscu ja przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować tutaj zaangażowanie pani poseł Łukiewicz. Bez jej wsparcia załatwienie tych tematów nie byłoby możliwe, ale chciałbym też podziękować tu wszystkim, którzy tutaj siedzą, szczególnie pani marszałek Polak, pani Alicji Makarskiej, prezesowi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i też tutaj dla dyrektorowi Marciniakowi, który na tych naszych rzeczkach przez lata się nic nie działo, a dzisiaj chyba gościmy pana dyrektora 4. raz. Także myślę, że to też po czymś dobrze. Serdecznie dziękuję.